Cześć wszystkim, witam w kolejnym vlogu. Z tej strony Agro Szymanów. Dzisiaj vlog z bronowania. Brony już mogliście zobaczyć we vlogu z tamtego roku. Te same tutaj zrobione z włóką z naszego wykonania. Tak wygląda włóka. Brony 5 pól, około 5,5 metra. Bronujemy, mamy dzisiaj 12 marca. Wygląda tutaj pole u nas, widzicie, już robi się suche. Trzeba bronować, żeby łapać wilgoć. Tu akurat widzicie, jeszcze między drenami są, tutaj jest wilgoć, ale na innych polach, gdzie lepiej ściąga trochę, to już wszędzie jest białe i suche pola. Także już bronujemy, bo nie ma na co czekać. Kurzy się, co widać na pociągniku. Ja wchodzę, jedziemy. Zakładam kamerę na głowę i ruszamy. Oha. Tak powinno być dobrze. Także nie wiem, jak będzie wiedzieć, bo szyby są ukurzone. Jest dosyć. No bo jak zaraz zobaczycie, tam dalej na suchej ziemi się w miarę się kurzy sporo. A musimy podnieść, opuścić brony. Gdzie? Małe się zamyśliłem. Jedziemy. Jedziemy. Bronujemy. Prędkość około 12 na godzinę. Tak wygląda tutaj za włóką, się ziemia ładnie pcha. Zarównuje nam wszystkie doły. No i zamyka parowanie. Masa bez problemu sobie daje radę. Spalanie około 15 litrów na godzinę. Tak tutaj pokazuje nam. A w godzinę wydajność to jest ponad 4 hektary na godzinę. Około 4,5 hektara. Na takim polu, jak teraz sobie robimy. Tutaj tej działce 13 hektarów. Bronujemy to, co było zorane na zimę. Z tego pola jest też vlog z orki po oborniku, teraz wiosennej, także zapraszam, kto nie widział. Masę i to prawie, że nie czuję tych bron. Mogłyby być do niego to trochę szersze, ale wszystko powoli. Będziemy się wymieniać park maszynowy na trochę większe, tutaj te brony pod niego takie, myślę, że 6 metrów, 6,5 byłyby w sam raz. Pociągnąłby i większe, ale u nas takie wystarczyły w zupełności. Obroty około tam 1350. Ładnie się tutaj robi, trochę nierówno, no bo jak to orka zimowa, to jeszcze było, to wszędzie to trochę zrosło, także ta się ziemia nie rozsypywała. I też jak tutaj orałem, to teraz robię akurat, wtedy mróz brał i już takie się powoli robiły, było od góry łapał mróz, także będziemy też nie była taka krucha. Ale ładnie brony, jak widzicie, robią. Widzicie, o, kurzy się z tyłu. Tam gdzieś trochę suszej, to się kurzy. No u nas już to, jak mamy dzisiaj 12 marca, no to dobre 3 tygodnie, myślę, że deszcz nie padał już. Już by się przydał, mogły popadać. Jeszcze teraz dodatkowo te przymrozki. Pszenica bardzo teraz się
była zieleńsza w lutym niż jest teraz. Teraz jest takie fioletowe przebarwienia. No to od zimna. Nie wiem dlaczego, czy nie pobiera tam jakichś składników fosforu, czy po prostu to jest od zimna. No ale już mówią teraz w przyszłym tygodniu trochę ocieplenie. Zobaczymy, czy mi się to sprawdzi. Oby, bo już mogłoby przyjść ciepło, żeby to wszystko tak ładnie ruszyło, te zboża, bo nawozy są posiane, ale jak na razie to nie widać działania w zbożach, bo w rzepaku widać, rzepak się zazielenił. Te przymrozki aż tak go nie dotykają jak zboża. Rzepak już ruszył, widać to. A zboża, no to ten mróz przyhamował. No jak u nas się wącha minus 5 czy minus 6, no to już trochę jest też. Chciałem rano wyjechać bronować o godzinie tam 10. No pojechałem o której? W pół do 11, no to nie dało rady bronować, ziemia jeszcze była zamarznięta. Brony skakały i to nie było żadnego efektu. Także dopiero zacząłem bronować około godziny 13. Wtedy już można powiedzieć, że ziemia rozmarzła i no i do tej pory mamy godzinę teraz prawie 16. Zrobiłem już dzisiaj około 70. No jeszcze z przerwą tutaj musiałem zjechać do domu, bo nam pękł jeden łańcuch od trzymania tych pól, trzeba było pospawać. Także pół godziny było przerwy, żeby zjechać do domu i to zrobić. Może nawet trochę lepiej. No gdzieś robiłem, no robię dobre 2-2,5 godziny. No gdzieś już zrobiłem około tam 9 hektarów. Tutaj mówię, z przejazdami na pola. No i działamy. Pola ubywa. W takich dużych chwałkach to się fajnie robi, bo mamy to jest tylko kręcenie, a tutaj sobie opuścimy brony, jak widać, i ubywa. Tak z tyłu wygląda to. No tutaj jak widzicie, może ślady, była rozsiewana sól potasowa. Znaczy nie sól, tylko koronkali. Koronkali były rozsiewane potas pod kukurydzę, no bo w większości spijamy pod pług na jesieni, no ale tutaj jak się rósł poplon, nie było nic ruszane, nic teleżowane, nic, także nie rozsiewaliśmy go. No i teraz tutaj po orce został rozsiany, no i ładnie go zabronujemy i pole będzie czekało pod siew kukurydzy, potem pójdzie mocznik i agregat, no i siew. Zobaczymy, jak w tym roku będzie to wyglądało wszystko. 2 lata temu było bardzo sucho w siewie kukurydzy. W tamtym roku było, można by powiedzieć, idealnie z wilgocią, bo przepadawały deszcze i nie było problemu z tym, z suszą. Mówię tutaj o wiośnie. Tam w kwietniu chcieliśmy, to pięknie się robiło, nie było żadnych kotyr, bo jak samej sucho, to w niektórych miejscach trzeba robić 2 razy. Tam gdzie jest taka jakaś czerniejsza ziemia, gdzie się bardziej robią kotyry, żeby to doprawić pod ten siew, żeby te wschody były wyrównane. No a w tamtym roku wszędzie szło na raz. Także oby w tym roku tak było. Ale to niestety my nie mamy na to wpływu. Zobaczymy, jak to będzie. Do siewu jeszcze trochę jest. I tak. Mamy gdzieś pobronowane około 20 hektarów. Zostało jeszcze gdzieś około 15, może 20. No, gdzieś około 40 hektarów będzie było zaorane pod kukurydzę, pod ziemniaki i pod mieszankę zbożową, która będzie już. No i niedługo siana, jak się ociepli, trzeba będzie tam też owiec z jęczmieniem będzie siany, jak zresztą co roku.
sobie ułożony, no bo tam mówiłem się kurzy, trzeba będzie go myć po tym bronowaniu, bo na razie to będzie się zbrunuje, to będzie stał do się w kukurydzy, bo potem pójdzie prawdopodobnie w agregat. Tak, tutaj jeszcze zostało mi gdzieś około z 3 hektarów na tym polu. Jadę gdzie indziej. No to już jest całe zabronowane. Tam gdzie była taka skala czarniejszej ziemi w takim zadoleniu na tej działce, to mimo że pobronowaliśmy, to jeszcze było robione agregatem. Teraz już jeszcze dopóki jest wilgotne, no bo bardzo były straszne kotyry. Potem by to zaschło, gdyby no nie padały deszcze, no to potem byśmy już tego nie uprawili. A teraz to agregatem zostało zrobione, to rozbite. No ale i tak jeszcze przecięłem kukury, trzeba będzie jeszcze raz, żeby to ziemia była ładna, ładnie uprawiona. Piszcie jak tam u was, jak tam prace polowe przebiegają, to już robicie u siebie. Czy już nawozy macie porozsiewane i czy u was też te przymrozki są takie jak u nas. No teraz aktualnie jest godzina prawie 16 i mamy 7 stopni, także szału nie ma, a no, znowu mówię, jakiś tam przymrozek, także nie jest za ciekawie. No ale trzeba robić, nie mamy innego wyjścia. Także w tym vlogu chyba tyle. Piszcie co chcielibyście jeszcze obejrzeć. Teraz postaram się jeszcze nagrać vloga z mieszania wozu waszowego, któregoś popołudnia przy ładnej pogodzie. Także czekajcie też na ten film i zapraszam na film z pod muzykę z rozwalania obornika Jorki. Kto jeszcze nie widział, jest już na kanale. I dziękuję wam za oglądanie. Do następnego.